Siema, siema! Z tej strony dziennik kwarantanny, dzień 1763. Dziś postanowiłem połączyć dwie z moich trzech pasji. Tej największej, koszykówki, nie mogę zrealizować z powodu lockdownu, ale za to połączyłem literaturę z grą na Xboxie. W popularnej grze Minecraft stworzyłem makietę miejsca, w którym spędzali czas bohaterowie książki pod tytułem Chłopcy z Placu Broni. A tak w ogóle znacie tą książkę? Bardzo fajna. Autorem książki był Ferenc Molan, który w 1907 roku opublikował dzieło. Książka opowiada o przygodach grupy, która nazywała się Chłopcy z Placu Broni. Wspólnie bawili się i spotykali się na pustym placu, który był częścią tartaku. Była druga banda. Nazywała się Czerwone Koszule, a ich wódz to straszny feriacz. Planował on przejąć plac. Moim ulubionym, a zarazem głównym bohaterem jest Elnon Meczek. Miał 11 lat i pochodził z ubogiej rodziny. Erno, jako jedyny z całej bandy, był szeregowcem, więc to do niego należała większość obowiązków. Nemeczek był wesołym, serdecznym chłopcem. Nie był nieśmiały i uległy, miał swój honor i ambicje. Szczegółowe opisy pozwoliły mi wyobrażać sobie akcje i przygody chłopców. Wzbudzały we mnie wiele emocji. Powieść ta przekazuje, jak dobre i ważne są cechy takie jak lojalność, patriotyzm, posłuszeństwo, koleżeństwo i oczywiście przyjaźń. Powieść jest bardzo przyjemną lekturą. Miło spędziłem czas czytając ją. Bardzo podobała mi się banda chłopców z Placu Broni, ponieważ szanowali się nawzajem. Duże wrażenie zrobiła na mnie ich przyjaźń. Chciałbym bardzo należeć do takiej paczki i mieć takich kolegów. Książka ta jest na tyle ciekawa, że powstało wiele ekranizacji. Jednak nawet najlepiej nakręcony film nie odda nam czasu spędzonego z książką i swoją wyobraźnią. Dobra, przejdźmy w końcu do tej makiety. Tutaj stworzyłem napis Chłopcy z Placu Broni. A tutaj jest wreszcie sam plac broni. Tutaj jest brama, dwie fortece, na których są chorągiewki, szaniec zrobiony z piasku, tutaj jest tartak, z którego wciąż dymi, buda Hektora, są drzew, tutaj jest kolejna forteca, a tu jest ta najciekawsza forteca, na której nie ma chorągiewki, ponieważ ukradł ją feriacz. Kolejne sągi drzew. Ulica Pawła. Oraz tir odjeżdżający z tartaku. Zabiera on drewno. Dobra, muszę kończyć. Idę na obowiązkowy spacer wokół stołu. Do jutra!